Siemano, z tej strony Pentakilo. Zaczynamy piąty odcinek z serii Dark Souls 2. Moduli nie mamy nic do roboty, więc od razu zabieramy się... Żołnierskie schronisko, tak, tutaj dostaliśmy ostro. Ale tym razem mam nadzieję, że będzie całkiem inaczej. No to próbujmy. O kurczę. No, zaczynamy. Może akurat tym razem nie będzie aż tak źle. Tutaj byłem wcześniej, otworzyłem tutaj skrzynię. Później pokażę wam, co wpadło w niej. No i spróbujmy zemścić się na nim. O, ładnie. Teraz to ładnie zrobił. No i chyba się namściłem. Oj, nie. Ej. Czekaj, ja to próbuję robić, jak mi to w ogóle nie wychodzi. No i o mnie. Ach, kurde, całe estę zrobiłem na jednego moba. Ale może w końcu go pokonamy. Się uwziął na ten miecz. No nareszcie. Ale mnie wymęczył. Jest kuka człowieka. No, chociaż tyle za niego wpadło. Sprawdźmy ten set. Ale lepiej będzie tutaj go zobaczyć. Tylko co to było? Chyba... A właśnie, to będzie to. Kapelusz myśliwski. O kurczę, co ty robisz? Skórzana zbroja. Tak jest, to też było w tej skrzyni. Oczywiście i rękawice. Tak, i skórzane buty. I teraz jest pytanie. Czy może nie założyć sobie tego? Zobaczymy. Czy to niezbyt bardzo mnie obciąży buty? Tylko, że to... Nie... Nie no, w sumie, te buty. Może na razie przy tym zostaniemy. Zobaczymy, jak to będzie w teorii. I w praktyce. No ale nie, może i się sprawdzi. Niby wszystkie klękają przy nim, ale sprawdźmy dalsze części. Nie no. Na razie w nim chwilę polatamy. Ta zbroja jest za ciężka, to ona na pewno odpada. Chociaż może ten kaptur. Zostawimy sobie, co? Tu chyba nie ma premii od setu, więc... może w kapturze będzie troszkę inaczej. Do nich to będzie kaptur nawet lepszy. No to dobra. Tylko co ja tu mogę naświrować? Nic. Użyjmy tej kukły. I lecimy dalej. Ja bym spadł tam, to było nie do wiary. Tym razem przeniesiemy się. Może tutaj.
muszę coś jeszcze sprawdzić. Bo nie wiem, czy tutaj czegoś nie przegapiłem. W sumie teraz wam pokażę, gdzie. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale muszę częściej używać lewej broni. No, często skupiam się tylko na prawej. No to nie jest zbyt dobrze. O kurczę. Co ja to robię? No właśnie, chcę tutaj pójść. Chodź, chodź, bo teraz się zacząłeś czaić. Udało się. O, jest kolejny od życia. Może na razie niech się zbierają. Otworzymy tutaj. Aha, no to już byliśmy. Czy nie byliśmy tam? Byliśmy tu. Czy wyszliśmy stamtąd? O, może te klucze da. A klucza żołnierza. Klucza do. O nie. Teraz chyba się zacznie. O kurczę, oni są dosyć twardzi. O tak spróbujemy. O nie! Stąd to. Troszkę lepiej. Okej, no te życie chociaż zlecą. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest tutaj eksplorować ten teren. Ale co, już najpierw zginiemy i już. Niech tak będzie. Aha, to będzie chyba boss, bo nie wierzę, że znowu będzie przejście. Tutaj mapki dosyć mocne są. No nie mówię o tym. O, strzały mogę padać. Kolejne życia. 3 razy. Na pewno będzie boss. Sprawdźmy to. No, nikogo niby nie ma. No bo później się znajdzie. Dobra. Przydałby mi się ktoś do pomocy. To po pierwsze, sprawdźmy, czy kogoś znajdziemy, bo coś czuję, że samemu mogę mieć ciężko. Tym bardziej, że tutaj z tymi chłopakami już miałem problem. Tu sobie leżą grzecznie, niech sobie leżą. Tam ktoś biegł już do mnie, a to niech sobie pobiegnie. Zobaczymy, jak to wygląda, jak ktoś pomaga. Jeśli to będę mogli dojść. Aha, ich nie ma, no to spoko. To jednak sam będę musiał to zrobić. Niestety. No, albo stety. Zobaczmy tutaj. Tak, nic sobie jeszcze broń. Dopiero później będę narzekał. Dobra. Jeszcze nie idziesz. Nie, stoi tam. A niech sobie tam stoi. Tu nie ma nikogo, niestety. Kurczę. Ale już życie mi się prawie całe dopełniło. Co
coś ja bym słyszał. Coś się tłukło? No, że tu nikogo nie ma. Może to jeszcze nie pora na tego bossa. Zaraz się okaże. Przejdźmy tym razem. No, by się nie płakał. No to dobra, zacznijmy. Drugi boss. Wiedziałem. Miałem pomysł, żeby tam go strzelić tym, ale to jest chyba niemożliwe samemu wykonać. Mogłem się nie odsuwać od niego. No teraz spróbujemy przy nim walczyć. Może będzie troszkę inaczej. No i nie wiem, czy... Nie, no na razie się nie opłaca tej kukły aktywować. Dobra. Nie ma czasu. No, panowie. No jakieś szarpanki, spróbujmy. No ciekawe, że ja tam sobie tak biegnę, żeby mnie zginąć. Właśnie. No tutaj też, tutaj chyba jakiś dług będzie na mnie czekać. Nie wiem, skąd ten drugi się tutaj brał. O, jest tutaj jakiś biegnie, ale ich wymieniamy na razie. Skupmy się może na bossie. Jaki typ? No co? To są jakieś... Jak... Przechodziłem i on nie trzeba. Idzie pierwszy raz taką akcję mam w Dark Soulsie. Ogólnie zawsze jak w jakiejś części przechodziłem przez ścianę, no to życie może odchodziło, ale na pewno mnie nie zabijali. Jak coś to piście, czy też macie tak, czy tylko ja miałem teraz nie fart, czy po prostu to tak jest. Dobra, lecimy dalej. Teraz troszkę inaczej go zabijmy, lepiej ich zabijmy. Kurde, nie we dwóch to są naprawdę terroryści. No może tutaj was będzie mi lepiej załatwić. Chyba, że ten trzeci zaraz przyleci. No co jest? No, brachu. Szkoda tego klejnotu. Twardziele, kurczę. No coś mnie ani... Za... Ostro lejo. Ej, nie ma jakiegoś... lepszego... No nie będzie, bo tam ten to strasznie na koło trzeba iść. No niestety spróbujemy na tych klejnotach przejść to. No nie, ale co jeszcze? Kurde, tam jeszcze miałem troszeczkę tych duszyczek i
Ja zmarnowałem wszystko. Aha, no tak przylatuje, bo usłyszał. Może się... Coś tu zawsze drobnie. Mam nadzieję, że zatwimy tym razem tego bossa, bo to już by była jakaś masakra. Ale tym razem już chyba kukły użyjemy. Troszkę szkoda, no ale niestety. Powiedzmy. Dobra, ale jak to wystrzelenie nie pomoże, no to już... Później bez kukły muszę sobie poradzić. Bo nie wiadomo, jak często one będą tu wpadały. Jak coś, to napiszcie w komentarzach. Bo ja nie wiem. Ale ogólnie w tych traktorach to zazwyczaj jak grałem, to miałem właśnie takie jakieś problemy. Bardziej w trójce. Jeśli chodziło o te żary. No ale udało się. Dobra. Spróbujmy. Na spokojnie i może się uda. Trafił. Mogło być ciężko ze mną. O, ładnie rozwalił część. Spokojnie. O kurde. No nie, trzeci raz. No i już po mnie. Zaskoczył mnie tym trzecim atakiem. Co on to wykombinował, nie robił to. Masakra. I oby do trzech razy sztuka, będzie jakieś, nie wiem. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nie utnę w tym miejscu, bo to jest jakieś, nie wiem. Nie wiem, to było jakieś, nie wiem, fatum. Kurde, chodź chłopaki, znowu muszę was pokonać. Tym razem mam nadzieję, że nie zmęczycie mnie za ostro. No dawaj. No patrz, jaki typ to jest, kurde. Co on daje z tą tarczą, to jest... No właśnie, wziąłbym sobie jakąś tarczę może. No nic, było jeszcze bez. Chyba mi ten miecz by trzymał jeszcze. No chodź, chodź. Nie wiem, jeszcze jakieś salto przekręty robi. Dobry kombinator. No chodź wariat. No spróbujmy, no kurczę, nie ma co się...
zastanawiać. O, teraz tak robi. Wcześniej chyba tego leży nie robił, nie? Och, ty. Dobrze chciał mi pojechać. Na spokojnie. Przyjechała ta sztuka. No kurde, sorry, że nic nie gada, nie mówiłem, znaczy się, ale... troszkę się skupiłem. Pierścień ostrzy. Zobaczymy, co to będzie. O, całkiem zapomniałem o tych dłuższych. No ale dobra, udało się. Nawet w całkiem niezłym czasie. Trzy podejścia. Już myślałem, że troszkę więcej będzie. Nie oszukujmy się. Dobra. Tu. A, to prześladowcy. I dwie już mamy. Do kolekcji. No to lecimy. A, jeszcze ten pierścień. Sprawdźmy. O! Większe ataki fizyczne. Może go złożymy. Dobra. Dobra. Całkiem spoko. No to co, lecimy dalej. No, nie ma co się zastanawiać. Tam chłopaki znowu rąbią. Spoko. No, oni się tam bawią. O, algowa. O, proszę. Ciekawe. Ale tutaj ty jesteś. Aha. Powoli zaczynam tłumać. Dobra. Nie znam nic. O kurczę. Aha, bo to drzewo. Aha, to jednak to muszę sprawdzić. Myślałem, że to jeszcze jakieś przejście będzie. Chociaż... coś mnie kusi tam wskoczyć. Wiecie? No i idę tam, zobaczymy. O, zobaczcie, jest coś. Ale... ale jeszcze tutaj sprawdzić, dobra. Wszystko z regenerencji. Ciekawe jaki ten miecz. Sprawdźmy to. Może akurat będzie... gdzie on jest? Aha, to będzie chyba ten. Będzie ciężki. No nie ma opcji. Miecz, ale nie dla mnie. Jak na razie.
Dobra. Ale jeszcze coś tak sobie myślę. Dobra. Aha, tamten czeka na mnie potwór. Ciekawe, tam wskoczył. Czy utknął, bo może się nie da. Nie, dobra, to też nic takiego ciekawego nie widać. O! Co narobiłem? A ja tak dużo więcej. Ładnie w dwóch rękach pojeżdżę. A jeszcze chwilka. I mi mieczek pęknie. Dlatego byśmy nie chcieli. No i tam nie pamiętam, czy zabiłem. Zabiłem, czy nie zabiłem? Dobra, lecimy tam. Ale nie, bo zabijałem ich chyba wszystkich. A coś tu się tak jakby tłukło, kurde, nie wiem. No nic. Nic tam nie ma. Ale piękne widoki są w tej grze, kurczę. Naprawdę. Dobrze zrobiona, dobrze. W Etherlink chyba zacznę grać od 25. Od razu od premiery. Mam nadzieję. Jak coś zapraszam. I tak mi się wydaje, że Dark Soulsa będzie mi ciężko skończyć do 25 lutego, więc będę wrzucał po prostu na przemian chyba odcinki i tak będzie najlepiej. Bo szkoda by było nie dokończyć, tym bardziej, że dwójki nie przeszedłem ani razu, więc pasowałoby w końcu to zrobić. O, proszę. No. O kurczę. To grubo. Gdzie on mnie tutaj zabrał? Zaginiona twierdza. No i mamy ognisko, skrzynię. Strasznie dużo rzeczy. Zapamięci. Siadam od razu przy ognisku. Bo później będę tego żałował. Nie usiądę. Bez sprawdzania. Przy ognisku nic nie powinno zabić. O, dwa razy. Bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry drop. Oby tak dalej. Wiosnący żar. Wyglądał jak klucz. To on pewnie będzie w kluczach. Sprawdźmy. Aha, to będzie pewnie dlatego. Dla kowala coś. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Dobra, lecimy dalej. Oho. I ciekawe. Niezbyt dużo, bo zbieram. Dawaj, zatęczymy, ziemeczku. Nie gadajesz. Kurczę, życie ma ile. Ej, jak on to zrobi, że... Nie hapnął pazernie. Tu jest coś i tu jest coś. I tylko, że teraz ciężko będzie tam chyba wrócić. Aha, tutaj leci. Tutaj może ja tutaj pójdę. Aha, ten skuszy już tu daje.
No ja mam łuk, koleżko. I nie mam strzału. Ale daję szybko. Jeszcze jedno zmarło. O, jeszcze pieski są. To ma gdzie strzał, co kurczę. Sami nie lubię walczyć. Może nie są jakieś mega trudne. Nie mam peszka. Ej, a to co to za beki? Aha, hej, dobrze, nie już co, może bym się zabił. Dobra. Spoko, to za to nic nie ma? Oho, tak słyszałem, że coś wieje. O kurde, ale ma życia. Pech. No jak on tam nie trafił jeszcze? Co on tu robi? Nawet jak na niego. No nie. Kurczę, nie mogę, aż tak zaraz to spanikowałem. O, może teraz. No nie wierzę. Trochę doświadczenia nabrałem po tamtym bosie. Tylko, że to nie był boss. Magiczny tytanium, dobry drop. Kukła, elegancko. Pachnąca stara gałąź. No, a chociaż mam na jeszcze jeden sygnał, to nie zobaczymy tego chciwego węża. I może... coś mi tam jeszcze... takiego, jakaś pachnąca... O, co to? Bardzo dobra i przydatna rzecz. Odwraca skamienienie istota, że nie, skamienienie istot żywych. To będzie bardzo dobre, oby jak najwięcej takich podało. No już mam takie dwie, tylko teraz pytanie, kogo lepiej tam, że tak powiem, ożywić. Ale mi się wydaje, że tam ta panienka co blokuje przejście, to będzie najrozsądniejsze, co mogę zrobić. No to nie wiem, lecimy dalej, co? Sprawdźmy, co tu się dzieje. No chyba nie. To wybuchnie czy nie? Nie, no już nie ma ognistego miecza. No i otwieramy. O proszę, ktoś tu jest. Chcesz się bić? Nie, nie mogę go zaznaczyć.
Więc pewnie nie chcę. O, proszę. Ciekawe do czego. Tym razem ten klucz. Antyczny, tak? No jest, to ciekawe. Aha. Się dużo dowiedziałem. Porozmawiajmy. I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. Aha, chyba. I come from Mira. To chyba będzie. No tyle z naszej rozmowy. I come, don't hesitate to call. Mhm. A to jest drabina jakaś. Też bardzo dobry drop. Dobra. Tam jakiś dwóch jest. Ale i tu idzie dobry ziomeczek. Trochę sprawnie mi to poszło. Sprawdźmy, co tutaj będzie teraz się działo. Żywica złotej sosny. Dobra. Oho. No nie, nie ma lekko, kurczę. No trzeba, jaki jeszcze mam jeść. O, ale poleciał. Nie o to mi chodziło, no ale dobra. No, też drugi mroczny duch. Ale fajnie, że kuku człowieka z nich lecą. Kurczę, już myślałem, że będzie pozamiatane. O, trochę dusz się nazbierało. Dobra, ale idziemy dalej. Spróbujmy go.
załatwić. Myślałem, że wybuchnie. Czy ale to będzie jaka dziura w ścianie? No dobra, to są jakieś... O nie. Jak polegnę z nimi, to polegnę. Nie, udało się to zamknąć sprawnie. Kurczę, czekajcie. No nie ma strzału, wystrzelałem wszystko. No nic, peszek. Nie dowiemy się. No to chyba nie mam nic takiego. O, mam bombę. Sprawdźmy. Pomyślunku, Dark Souls. Zamknięte. Tyle nie sprawdziłem. O, ale to mi ta skrzynia jest jakaś. Ej, mam ognisko. I chyba będę kończył ten odcinek. Bo już 43 minuty. Jakby stoper pokazuje. Ale może jeszcze sprawdźmy, co tutaj jest. Mam jakąś skrzynkę. Duży odłamek. O, kolejna skrzynia. Wysyp. A to kolejny kowal. Coś tym macha młotem, by chciał mi czaszkę rozłupać. O, strzały to jest całkiem spoko. O, tu jeszcze jedno. Szczerze mówiąc, nie widziałem jej wcześniej. Ciężki młot. 10 razy. Porozmawiajmy. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. O, ty chamie. No, teraz coś nie wiem, czy ci dać ciężar. Nie wiem, czy nie lepiej go wyrzucić. Dobra, masz. Za ten żart jest z Afryki, ale mi tyle zrobić za to obelgę. No ale zobaczmy, co tutaj ma. Całkiem niezłe sprzęty. Ten łuk jest całkiem spoko, mógł sobie kupić. Już mi się podoba. Bo tak i inne krzyże to nie bardzo. No strzały. Bez szaleństw. O, ma tutaj lepszy odłamek do kupienia. O, sprawdźmy, że akurat wzmocnimy. O, bardziej na razie skupmy się może na tej broni. O, tu już to duży. To dajmy raz. A tu. To co, chyba wzmocnimy, bo chyba, że zmienimy.
Półtora ręczny to nie... Kurczę, ten jest dosyć ciekawy. Może dobrze bym nim wymiatał. Chociaż ten ma fajne pchnięcie. To pchnięcie to mnie strasznie przekonuje. No dobra, może... No już będziemy żałować. Bo on dopiero jest... O kurczę, fajne doładowanie. Dobra. Niech będzie. Dobra. Może porozmawiamy jeszcze? Dobra, już się powtarza. O, może zapalimy to? Ogień niedaleko. Tu jest jakaś wiadomość. No, spróbuj pochodnie. Spróbowałem. Dobra. To co? Będę kończył, najwyżej w następnym odcinku wykorzystamy te duże, może dodamy coś levela. Znaczy się dodamy level. Levela. Nie no, zdałoby się skillsy podbić do góry. Troszkę byśmy się wzmocnili. Więc... do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję. Łapeczkę w górę. Dzwoneczek. Będzie was informował oczywiście o nowych filmikach. No i do zobaczyska. Siemano. Elo.